Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest siódmy odcinek z naszej serii Zagrajmy w Postal 2 Paradise Lost. Słuchajcie, dostaliśmy ostatnio zadanie od Gary'ego Oldmana, Colemana, przepraszam. Musimy właściwie zrobić w czwartek trzy rzeczy, uwielbiam ten napis, leczące chemikalia, mechaniczne szczudła i zniszczyć karaoke. Dobrze, tylko tak, zanim gdziekolwiek pójdę, to ja muszę znaleźć wyjście z tej dziury. Bo ja nawet nie mam pojęcia. Tutaj koleś sobie spał na tym materacu dla karłów. Po prostu super. O, gazeta. Say, an open mic night? I guess it's been a while since I've given my vocal cords a good workout. Jajogłowi prezentują najnowszy wymysł. Przełom w technologii lekomatów. Mini-rabusie rozpętują chaos. Według doniesień pod czujnym okiem Willisa. Noc talentów w lokalnym barze karaoke. Kurde, ej, jakbyśmy mogli tu wystąpić na karaoke. Jeszcze gdyby gra mi włączyła mikrofon, nie? To by było coś. I teraz się tak zastanawiam, bo tam jest chyba wyjście, o ile dobrze widzę. Ale chciałbym jeszcze tu pozwiedzać tą kopalnię. Zobaczyć, co tu w ogóle jest. Łocie, panie, jakie to jest duże. Tylko rozumiem, że... Kurde, teoretycznie mogę to eksplorować, ale panie, nam to zajmie z jakieś chyba, nie wiem, 5 godzin. Nie wiem, czy ja by na pewno chcę aż tak tutaj łazić. Nie wiem też, czy jest sens, bo... nie wiem, czy jakieś wartościowe przedmioty to same karły, tylko... Nie, no i wszędzie Gary jest. Dobra, idziemy stąd. Idziemy stąd, bo zaraz będzie jak w Apocalypse Weekend, że najdzie nas psychoza i będziemy widzieć tylko Garych. Dlatego to bym nie chciał. Dobra, zawijamy stąd. Myślę, że nie ma sensu aż tak tego eksplorować. Ewentualnie może kiedyś tam... Nie, bo to jest naprawdę, ta kopalnia jest przeogromna. Nie wiem, czy... ja jej nawet dałbym w ogóle radę to wszystko zwiedzić. Nie wiem, czy w ogóle też się można dostać tak naprawdę do tych pomieszczeń, bo co z tego, że ja wejdę tam połażę po kablach, jak się nagle okaże, że tam nic nie ma i nie da się nigdzie wejść. Także myślę, że możemy stąd zawiedzić, zobaczymy, gdzie my w ogóle jesteśmy na mapie, bo nawet nie wiem. Dobra, industrial area, powiadasz. Aha, a faktycznie kopalnia jest na mapie zaznaczona, dobra, nieważne. Dobra, to słuchajcie, myślę, że na wstępie widzę, że wszystko jest w sumie bardzo blisko, więc nawet... To wiecie co, może na początek, ja bym do fabryki poszedł, po szczudła. Myślę, że to będzie dobry plan, bardzo dobry plan. Ale serio, wszystko jest jakoś tak mega blisko w tym dniu. Tak jak w środzie trzeba było latać dookoła całej mapy tak naprawdę, naokoło, to tak tutaj mamy wszystko bardzo bliziutko. Aż trochę dziwne. Oho. Skoro już pani klęka, znaczy kłóca, to proszę tutaj... Tak, jasne, zaraz powiesz, że masz dzieci. Wiesz co? Chodź tu. O tak, to jest to. No, to już jakby swoją psychozę zaspokoiłem, możemy iść. Dobra, oho, chyba policjant do mnie mierzy. A, dobra. Pan się może tam pałować. W sumie policjant się może pałować, to w sumie nawet mi wyszło. Dobra, tu w sumie nic nie ma za bardzo. Kurde, no nie ma za bardzo sensu eksplorować w tym dodatku, no. Co mnie trochę boli, nie ukrywam. Dobrze, my musimy... Dobra, to może po te szczudła faktycznie najpierw pójdziemy. Albo po te leki ewentualnie. Nie wiem, tak jak mówię, wszystko jest dosłownie bardzo blisko i... Tak w sumie ciężko mi się zdecydować, gdzie sobie pójść. Ale dobra, wpierw może przejdźmy tutaj do tej lokacji. A za chwilę się zastanowimy, gdzie faktycznie udać się dalej. Będzie śmiesznie, jak się okaże, że... Czwartek skończymy w jednym odcinku, to by było śmieszne w sumie. Dobra, i ten lek jest jakby gdzieś tam, tylko nie wiem, czy ja teraz jestem w dobrej lokacji. Siema, pies. Tu już wszędzie byliśmy, także nie ma co tam za bardzo wchodzić. Oho, wybaczcie, ale dostałem jakiegoś maila, musiałem do szybko przeczytać, kto to mi tam pisze, dobra. Dobrze, to idziemy do fabryki. Idziemy do fabryki, jest najbliżej. O, kotył. No nie, no czemu uciekłeś? Oho, rudzielec za mnie strzela. Czekajcie. W takim razie skończysz nie najlepiej, słuchaj. Gry komputerowe nie zabijają ludzi. Ja to robię. Dokładnie tak. O! Miałbym problem. Aha, policjant mnie olał teraz. No i dobra, baja. To mi się podoba. Fabryka jest tam? Dokładnie, fabryka jest tam. Dobra, to idziemy po te szczudła. O nie, on też będzie do mnie strzelać, prawda? No, ty mi też się nie podobasz. Taki jesteś jakiś bez głowy. Dziwny. Nie wiem. Nie wiem, jak ci ludzie żyją bez głowy. Dziwne to jest, nie?
Dobra, idziemy. Ale ostatnio faktycznie policjanci do mnie strzelali, mimo że nie mieli głów, nie? To było w ogóle komiczne. Dobra, witam serdecznie. O, jest otwarte. Rośnijcie kwiatki zdrowe. Myślałem, że będzie awaria, ale niekoniecznie. No dobra, tą fabrykę też doskonale znamy oczywiście. To była fabryka napalmu w podstawce. Dobra. Będę mógł kogoś mordować ewentualnie, czy nie? Robotics Factory. Dobra, na pewno tu zdobędziemy epickie szczudła, ale zanim to, to chciałbym zobaczyć jeszcze, co jest tutaj. O, a tu można przejść po tym chyba, słuchajcie. Wow. Damn. Ale coś tu znajdę? Nie za bardzo. No trudno. W ogóle ostatnio mam mega ochotę nagrać jakiegoś RPGa na kanale, tylko że właśnie, znaczy nagrywam Baldura aktualnie w ekipie, w koopie, ale jakiegoś RPGa solo bym nagrał. Mam straszną ochotę. Dzień dobry. Hello, hey, how about some service here? No właśnie, ktoś by może zaczął... May as well just walk in and help yourself. No oczywiście, zawsze tak robimy. Panie Jacku, no co pan? Dobra. Oto bilecik. Nie, maszyna nie działa niestety. Ktoś ją zepsuł. No dobra. Tu nie przejdę. Oho! I mamy kolejną lokację. Będzie się działo. Zawsze jak jest wczytywanie, fabryka robotów. No dobra. To witam serdecznie. Ten automat coś daje? Może... Nie! To na... Czytajmy to. Tu. Nie, misklikiem zużyłem faję zdrowia. Jak zwykle. Bo zapominam ciągle, że na E się używa przedmiotów, bo w starym postalu na nie w wersji Steam... O, woda. Nie w wersji Steamowej było tak, że używało się przedmiotów na Enterze. Ciśnij E, by wcisnąć guzik, ale zabawa. Oho, coś zrobiłem. Open the door. Dobra, witam serdecznie. Dzień dobry. Czemu te roboty mają pisuary w... Nie wiem. Coś czuję, że będzie tu niezła rzeźnia zaraz. Jak zawsze zresztą. Żadnych drzwi nie mogę otworzyć niestety, szkoda. Dajcie mi coś otworzyć. Ja chcę niszczyć. Hulk Smash czy coś. O. Komad 9000. Proszę podejść i oddać moc. Postaraj się mnie nie opryskać. Mówiłem, nie opryskaj mnie. Nie opryskałem. Dziękuję za mocz. Życzę miłego dnia. No i faja zdrowia, dzięki wielkie. Co ja tu, to już szczudła zdobyłem? And done. Serio, to było takie proste? Niemożliwe. I am the Vindicure Model XJ2. Please step forward and urinate. Jaki dystans ma ty? Thanks for the urine. Ten budynek? Co to za rozmowa w ogóle? Myślisz, że gry są złe, a myślisz, że wdrapałby się na ten budynek? XJ-2 is a complete success. We'll have the rest of these units serving the public in no time. Did you see what that guy just did? Good God, that's disgusting. Let's tear this beanbag a new pistol. Executing pissed off robot mode sequence. Co się dzieje? Wiedziałem po prostu, je. Bunt maszyn. Wiedziałem, że będzie bunt maszyn ewidentnie. Ja pierdzielę, roboty strzelające moczem. No słuchajcie, jest niebezpiecznie, nie? Teraz pytanie w ogóle, co jest skuteczne na te roboty? O, dobra, młotem. Młotem oddaję. No, widzę, że młot dobrze działa. Aczkolwiek wydaje mi się, że shotgun jeszcze by dobrze zadziałał. Zobaczymy. Pana kopnę, a ty działasz? Dobra, ten jest prawilny robot. Potrzebuję tego więcej. Ten się akurat nie zbuntował. No dobra, no to co, trzeba uciekać w takim razie. Ciekawe, czy jakiegoś Terminatora spotkamy. No nie bój się pan, no... Dobra. Starczy dla każdego. Skoro się bałeś, to cię zabiję. Dobra, żebyś już się więcej po prostu nie bał. Ja się przysłużyłem społeczeństwu. Na górę czy... O kurde ty. Na górę czy na dół? Wow, ej, to jest strasznie wysokie. A jak ja mam zejść z drabiny? No dobra. Ale cholera wie, gdzie ja mam iść teraz. Czekajcie, to jest zamknięte. To jest strasznie długaśne.
No tutaj, nie wiem, jesteś tutaj? Nie, to jest zamknięte przejście, ale nie jak w Half-Life'ie się trochę czuję teraz. Tam już wyżej nie wejdę. Tędy chyba, tak? Nie wiem, ale to z drugiej strony jestem ciekaw, co jest tam na samym dole. Chętnie bym się tam udał. Łe, robociki, cienkie leszcze jesteście, muszę przyznać. Moje zespoły bólu. Dobra, z jednej strony bym sprawdził, co jest tam na dole, ale z drugiej to jest pół godziny wspinaczki, nie? Ja nie wiem, czy jest sens. No ale dobra, sprawdzimy. Może czai się tam jakiś Terminator faktycznie. Piwniczy Terminator, myślę, że to by było dobre, tylko pytanie, czy on tam faktycznie jest, czy ja schodzę tu po nic. Teraz zobaczymy. Moment, moment. Bo tu trzeba zaawansowane parkury stosować. No podnieżemy to. Mam jakiegoś kartridża. A jak ja wrócę? Oh shit. Ej, no bez jajec. Halo. Jak ja wrócę? Ej, no nie, kurde, nie wrócę. Nie mam jak skoczyć. To bez jaj. No nie, no serio. Jak ja się wrócę teraz? O dobra, udało się. Ja pierdzielę, co ty widziałeś, jak mnie chcieli zamknąć? Co to ma być? Ja to do prokuratury zgłoszę. Czekaj, tam było przejście. Ale stypa. W sensie stypa, w takim sensie nawet muzyki żadnej nie ma, ani nic. Kompletna cisza, nawet nikt nie chce nas zabić. Aha, i tu jest już ten naukowiec. No to w takim razie schodziłem po nic, tak jak sądziłem, że tak będzie właśnie. No dobra, to lecimy w takim razie na samą górę. I kontynuujmy naszą przeprawę przez te robotyczne, prawda, laboratoria. Laboratorium Dextera, wiecie o co chodzi. Ktokolwiek oglądał Laboratorium Dextera, pozdrawiam. Dobra, tam jakieś krzesło w ogóle na taśmie, nie wiem o co chodzi. Drzwi się nie da otworzyć. O, granaty, super. Ej, what the... to gdzie mam iść? Tam chyba. Chyba, że nie, tej szyby nie zbiję. Tutaj? No chyba tutaj, no innego przejścia nie ma. Widzę fajeczkę. Ale jak ja mam zgarnąć tą fajeczkę? I tu w ogóle chodzi, czekajcie, jest taśma, no dobra, super. Ale co ja mam? Chyba tam aż na górę się muszę dostać, ale czekajcie, bo ja tą fajkę bym chciał zgarnąć. O, to chyba tędy trzeba iść. Ale cisza straszna w tej fabryce, w sensie, nie wiem, spodziewałem się większego absurdu tutaj. Chyba mi się zaczyna udzielać, jak zwykle dwa słowa chciałem połączyć w jedno. Zaczyna mi się chyba udzielać to takie, powiedzmy, przyzwyczajenie do poziomu humoru w postalu. Tam nie przejdę, tam jest ten ciemno totalnie. No nie wiem, może coś mnie tu jeszcze zaskoczy, zobaczymy. Tak jak było w środzie. Okej. Że nagle nam żonka wyskoczyła z kataną i biliśmy się z nią niczym, nie wiem, jakiś Metal Gear Rising co najmniej. O kurde, laser. O cholera. Czekajcie. Pójdziemy tu. I tu mogę wcisnąć sobie guziczek. A, i wyłączyłem lasery, okej. A tu, nie no, szczupła już mamy. Dobra, no to zawijamy w takim razie. Mam nadzieję, że te lasery nie są jakieś czasowe. Dzień dobry. Proszę nie strzelać do mnie moczem. Ja pierdzielę, to jest jeszcze ten mocz pewnie naukowców. Wow. Ale pierdyknęło. Zakładam, że moczem swoim tego już nie zgaszę. Dobra. Teraz lufa pytanie. Na dół? Nie wiem, czy jest sens iść na dół. Zobaczmy. Patrz, jaki strażnik Teksasu, widziałeś? Tam jest jakieś... ja pierdzielę, ogromna jest ta fabryka. Aha, tu rozumiem, że wyjeżdżają części tych robotów, no dobrze. Ale tak się zastanawiam, czy... czekajcie, czy ja przejdę w jakiś sposób? Nie, tam nie przejdę. W takim razie pozostaje mi chyba tylko to przejście. Bo tu nic więcej nie zrobimy, no dobra. To zawijamy stąd. Okej, to pomieszczenie znamy, tu wielka kula mocy nas goniła w podstawce. Dobra. No i co, to na dół w takim razie. Co ja mam tak mało życia?
Ja pierdzielę, ten ich mocz jest taki potężny. Potężny mocz. A co robi woda? Muszę dorwać więcej tego dobrego stafu. Nie mam pojęcia, nie wyleczyła mnie w ogóle ani nic. O, ale mam żarcie. O, ten szajs jednak działa. Dobra, ja sobie może walnę. Save'a przy okazji. No i otwierajmy te kolejne przejścia. No dobra, dobra, odsuwam się. Normalnie czuję się jak w Half-Life'ie. Co? O kurde. Oj, 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 chyba niedobrze jest, czekajcie. Ale, o kurde. No powiem wam to, nie. Dobra, mocz na moczo roboty nie zadziała. Ja pierdzielę, jaki to jest hardcore. Poczekajcie, musimy uważać, bo... O matko, przez ten okiem mam tak mało FPS-ów, chyba mam jakieś 15 klatek. Pozdrawiam. Czekaj, obsikaj się. Dobra, obsikane. W sumie na roboty mocz powinien działać, w sensie powinien, nie tak jakby, wiecie, jakieś tam kable powinien przemoczyć czy coś. Przemoczyć. W sensie, no, żeby były mokre. I wtedy nie działałby prąd w robotach. Wiecie, o co chodzi. Nie umiem się wysłowić. Proszę umierać. Tylko nie w odpływ. Spokojnie. Kurde, ktoś do mnie strzela moczem dalej. Ale nie widzę. O, ty. Już mi lepiej. A dajcie jakąś apteczkę. Kurde, nie ma apteczki. Hardkorowy jest ten dodatek. Naprawdę, tu żadnych apteczek prawie, że nie ma. A czemu nie mogę zjeść pączka? No dobra. Potrzebuję tego więcej. Okej, momencik, jeszcze sobie... Teoretycznie energetyka mogę wypić, to nie jest też takie głupie. Dobra, zaraz zobaczymy. Ej, no ile tu się trzeba przedzierać? Dawaj, otwieraj, Andrzej! Na razie jakoś tam sobie żyjemy, nie jest najgorzej. O, czyli jednak muszę iść tutaj. No to chodziło. Dobra, ale już się nauczyłem, żeby fajek nie używać. Bo bardzo często są właśnie apteczki rozsiane w dalszych etapach. Więc te faje sobie zostawimy na kiedyś tam. Podejrzewam, że w tym dodatku będzie jakiś ostatni boss. Być może w postaci Champa. Zobaczymy. Chociaż mam nadzieję, że uda nam się Champusia odmienić. Dobra, gdzie jestem? Tędy, tak jest, dobra. I mieliśmy checkpointa. Trochę mnie to niepokoi. Oho, co się dzieje? Jak miło. Are you crazy? There's no way I'm opening that door until the area is clear of these killer robots. Aha, czyli muszę zabić roboty i on mi otworzy... Czekajcie. No traf tę beczkę, koleś. Dobra. Myślałem, że te półki się zawalą, ale niekoniecznie. Piękny dzień, aby zostać obsikanym. Dokładnie tak było. Dobra, ale shotgunik działa po prostu perfekcyjnie na te roboty. No dobra. Najwięcej obrażeń zabiera mocz, bo jak one walną tak pięścią, to jakby nic się nie dzieje. Co, ja nie trafiłem? Jakim cudem? No i co, to tyle chyba. Nie, jeszcze są, jeszcze. Otwiera. A nie, to są już chyba te zielone. Czyli te takie dobre robociki. Czy nie? Nie, dobra, pijemy energetyka. O, tak. Teraz będzie rzeźnia dopiero, widziałeś? Piękne. Cudo. Nie, z tym energetykiem to wymyślili nieźle, muszę przyznać. Dobra, aha, i trzy bramy, takie trzy fale miały być. Dobra. To
prawda zużywam amunicji trochę do tego, ale kiedy używam tego energetyka, no co ja nie trafiam? Dobra, spokojnie, spokojnie, bo jeszcze zaraz zginę na koniec. Okej, dzięki, dzięki. A tu wyskoczy boss. A nie, okej. Miłe zaskoczenie, myślałem, że boss będzie. Dobra, co ja tu jeszcze mam? Zastanawiam się, co ta woda robi. 11 fajek zdrowia, no dobra, nie jest to zły wynik. No dobrze, mamy te szczudła. Szczudły, szczudła, szczudły. No, wiecie o co chodzi. No dobra, to co, no chyba możemy ruszać tak naprawdę po kolejny cel już, bo nic więcej w tej fabryce nie zrobimy. Dobra. No, myślałem, że serio nie widziałeś. Dobra, czekajcie, to teraz tak, musimy iść po te leki. Leki są gdzieś mniej więcej w tamtą stronę. Jest jakiś kotełek, ale pewnie go nie dosięgnę. Policjant mnie goni, czy... No kurde, no przepuszyłeś mi kota, ty gamoniu. Co za dziad. Tak, bardzo zabawnego. I zaraz mimo broni zaczną do mnie strzelać znowu wszyscy. Ja nie wytrzymam, kobietom muszę cię kopnąć, żeby się odstresować. Sorry. Dobra, prosto. W sumie to jest jedyna ścieżka. Pójdziemy jeszcze po te leki. No nie jestem żadnym podejrzanym, to oszukali cię. Dostaję złą podobiznę na posterunku. No jaki tam morderca? Nie jest, nikt mnie nie lubi. I co teraz, tędy czy... Nie, ja muszę chyba przejść do innej lokacji, bo ja musimy iść do knajpy. W sensie w okolice knajpy. No gdzie leżysz, cioto? No proszę mnie tak nie wyzywać. Kurde. Ta gra jest po prostu... niecenzuralna ogółem, wyzywają mnie tu. Oho, dzień dobry. A kim wy jesteście? No my ani razu jeszcze nie mieliśmy z wami do czynienia, ale czuję, że to się zmieni prędzej czy później. Dobra, to teraz gdzie są te leki? Gdzieś tutaj. Co ty mnie wyzywasz? Proszę mnie nie wyzywać. Nie wiem, ta policja mnie ciągle goni. Jakby nie goniła mnie policja, to bym robił rzeźnię, ale no gonią mnie, więc co tam jest? Pypy, chemikalia, prosimy użyć wejścia frontowego. Aha, czyli tam, dobrze. Stój, bo strzelam! No strzelam, bo stoję, no. Chodź, cwaniaczku. Jak oni wyzywają bezczelnie, no przecież... No dajcie mi spokój, już całe miasto mnie goni. Tu są chyba te leki, tak? Dzień dobry. Hi there. I'm in the market for some noxious, unregulated chemicals. Please take a number and wait until it's your turn to be served. Serio, numerek? No mam numerek chyba, tak? Czekajcie. Mamy numerek czy nie? Mam 30. Please wait until it's your turn. No chyba cię boli stuleja, kobieto. Zapędziłem się. Tylko moja broń mnie rozumie. Teraz muszę poszukać sam. Pewnie za tymi drzwiami. No nie, no bez przesady. Co ja będę czekał w kolejce na 30 aż numerek? Jak obsługiwali dwójkę. Kogoś chyba coś naprawdę nieźle boli. Dobra, magazyn... Co? Chemikaliów. No cudownie napisane. A to jest zamknięte. A dobra, tu jest otwarte. Dobra, co ja mogę wziąć za broń? Może MP5 niech będzie. Watch it, Jim and Joe Bob. You can't go around damaging the inventory like that. Those city folk could grow wise to the fact that we ain't producing real chemicals. Oh, lighten up, Lester. It's not like those dumb yuppie boys can tell the difference between our brew and their fancy pants chemicals. Hey, who's that guy? Huh? Found the horn, Jimmy Joe Bob. We got ourselves a trespasser. No ta, i znowu wsiury. No to witam serdecznie. A to przypadkiem my tu... Poczekajcie, my tu nie byliśmy przypadkiem w środę? Tak mi się... Oj, czekaj, czekaj, nie rakietnicę, człowieku. Tak, my tu byliśmy w środę. Dokładnie. My uciekaliśmy stąd od wsiurów. Jak nas przebrali za tego pokraka. Było, było. Dobra, fajnie sobie odwiedzić znowu te wszystkie lokacje. Powiem, że nie. Dobra. Dziewczyno. Pasek z Red Dead Redemption naładowany. Zeskoczyłem tu, bo widziałem na scence... O, właśnie.
O, tak. O to chodziło. O to chodziło, dokładnie. Weźmiemy sobie jeszcze jedzonko. Potrzebuję tego więcej. I teraz musimy jakoś zawinąć na górę, słuchajcie. A, tędy, dobra. Mamy normalnie schody, ja oczywiście musiałem zeskoczyć, bo jak żeby inaczej. Ja nie umiem po ludzku nic obsługiwać w grach. Ja zawsze muszę... Ja jak zwierzak. Skakać, gryźć i tak dalej. Zabijać. Dobra, tu nie przejdziemy. Pewnie tędy będzie droga ucieczki. Ale słuchajcie, mam strasznie mało amunicji do wszystkiego. Nie podoba mi się to. Klawikord. Co to jest ten klawikord? Dobra, tu na szczęście możemy próć... A, teraz będziemy od tyłu to zwiedzać, bo tu uciekaliśmy w środę, a teraz tu wchodzimy tędy. Okej. Ale będziemy musieli chyba trochę z pistoletu właśnie postrzelać, słuchajcie, bo... Niestety mam bardzo mało amunicji do wszelakiej broni, także będzie trzeba się skupić na niestety tych słabszych pukaweczkach. Ale moja celność to jest tragedia. Dobra, poszło. Ciebie kopnę dla... Uee! Tak, rzucę młotowami w kolegę. Odda na pewno. Rośnijcie. Ja pana zgaszę. Czekajcie, ale mam potężny mocz, widziałeś? Wystarczyła tylko kropla bez kitu i cały mocz ugaszony. Znaczy, cały pożar ugaszony, a ty co tak leżysz jak jakaś rozgwiazda się rozklekotałeś. Oho, nejdy. Ja pierdzielę, czemu te granaty działają jak piłki ping-pongowe? Czemu ten granat lewituje? Bez dwóch zdań, potrzebuję tego więcej. Czy ja mam jakieś w końcu inne bronie? Coś tam mam. Bo z tym pistoletem to ja się mogę. Poczekajcie, podnieśliśmy sobie trochę... O, tak. No i to jest godna Boża broń. Dobra. To co, pozbierajmy sobie te rzeczy. Szykujemy sobie jedzonko jeszcze. Muszę dorwać więcej tego dobrego stafu. Mogę użyć tych szczudeł? Nie, nie mogę, to by było ciekawe. Dobra. To co, myślę, że fajeczki sobie przygotujemy w razie czego. No i możemy chyba... Ło, czekaj, czekaj, ło, jak mi miotło. Pozdrawiam, panowie. Nie, moja celność to jest tragedia, naprawdę. Tu mamy jeszcze jednego wsiura. Dzień dobry. Ale im pięknie się rozpryskuje ten łeb. Wziąłbym jakąś broń do walki wręcz, bym spróbował ewentualnie, tylko że... Problem jest niestety taki, że no, jak oni zaczną do mnie strzelać z shotgunów, to mnie zabiją w trymiga niestety. Co jest? On się podpalił po śmierci. A popuściłeś chyba, my popuściliśmy. A, bo tamten pruje mołotowami. Rzucał mołotowami, się zeżygał po prostu. Nie mogę. Co mnie to obchodzi? Ja nikogo nie oszczędzam. Wszyscy dostają... O nie, nie cierpiałem tego etapu. Wiecie co, ja tu zeskoczę. Wow, spokojnie. Świetnie. Prosto pod granat podszedłem. O kurde, panie, tutaj to nie będzie tak łatwo przejść. Wszyscy to mówią. Wszyscy to mówią. Tu widziałem chyba apteczkę. Nie, to było światło. Niedobrze. Czy ja mam może snajperkę? O, mam ammo do snajperki. Nie, jeśli wy tu dorzucicie granatem, to jesteście odklejeni. O, tu leżała kamizelka. Nice. Dobra, pozdro. Ale ktoś tu chyba jeszcze rzuca. Tam jest gościu. Dobra, mamy chyba spokój, tylko teraz tak. Nie wiem, czy fajkę wypalać już w tym momencie. Kurde, muszę przejść przez te pułapki. Niestety. Pamiętacie pewnie, jak się z jedną pułapką męczyłem. Ej, co to było? Ja pierdzielę, widzieliście ten zapis? Co ta gra mi odwaliła? Nie no, ja pierdzielę. Będziemy się tu męczyć teraz pół godziny. O, a jednak nie. Dobra, spokojnie, dobra. No baj, a teraz to za pierwszym. W tą stronę, znaczy za drugim. W tą stronę łatwiej. Okej.
No, skopy ze snajperki to jest jakiś plan. Dobra, i co my tu jeszcze mamy? A. Oj tak, zdecydowanie. Nie no, zabiłem się. Nie, a gdzie był safe? To pułapku! Kurde, ale dobra, okej. Nie wiem dlaczego w tą stronę jest jakoś dziwnie łatwiej. Ej, co jest? Ja pierdzielę. Nie cierpię tego etapu. Dobra. Wiecie, ta gra nie jest taka wielce dokładna co do piksela, nie oszukujmy się. Te hitboxy są takie, no, nie najlepsze. No zaraza, no błagam, no dajcie przejść. Moment, wiecie co, ja wypalę tą fajkę. Dobra, where te fajki? Gdzie mam fajki? O. To na pewno szkodliwe, ale czuję się świetnie. Kurde. No gratuluję, idioto, podpaliłeś siebie jeszcze kolegę. Nie będę cię gasił za karę. Dobra, dawać mi tego shotguna. Strange, I can't escape this odd sense of deja vu here. Ja bym chciał tam przeskoczyć. Dobra, jestem ciekaw, czy... Co my tu znajdziemy? Bo tu wcześniej była... Ja chyba muszę iść w ogóle tędy. Bo kojarzyło mi się, że fajka zdrowia gdzieś tam była. Dobra, pozdrawiam was panowie serdecznie. Co to walnęło? Jakaś beczułka. Czemu ty żygasz? Proszę nie żygać. To jest niekulturalne. O kurde. Dobra, poszło. To co, teraz chyba tu na dół, tak? My dosłownie idziemy tą samą ścieżką, co w podstawce, tylko że odwrotnie. Oho, magazyn chemikaliów. Baja, mamy to. Tylko moja broń mnie rozumie. Tylko moja broń mnie rozumie. Co jest? Chodź tu. Kurde, zaczął uciekać. Skubaniutki. Sorry, panowie. Nie będę się z wami pieścić w tańcu. Uwaga! Uwaga. Uwielbiam tą uwagę. Co tu? O kurde, jak mnie z łopaty zdzielił. Dobra, udało się. Co tu się dzieje? Panie Jacku, co tu się dzieje? O! Jest. Jest strzykawa. Dobra, coś tu jeszcze podniesiemy ewentualnie? Jakieś białeczko na masę, coś ten? Co to jest? Aha, najgorsze żarcie. Dobra, mamy to. Pięknie. Mission accomplished with extreme prejudice. Oho, oczywiście coś się dzieje. A nie. Otworzyła nam się drabina, bo myślałem właśnie, że będziemy zajewać teraz całą lokację z powrotem. Ale chyba na całe szczęście nie. Zaraz zobaczymy, gdzie my w ogóle wyjdziemy. Kurde, ale trudny jest ten dodatek, w sensie, naprawdę, tutaj bardzo dużo przeciwników nas naparza z każdej strony. Tak, exit. O, to mi się podoba. I tu nawet chyba wiem, gdzie wychodzimy. Bo w podstawce było to samo wyjście z tej siedziby wsiurów. Tak, to jest to, czy to nie jest to? Tak, wychodzimy tutaj. No i dobra. Oho, coś się dzieje. Got him. Oh shit. Nice hit. Quick, grab whatever he has. Whoa. What the hell is this? I don't know, man, but it looks potent. Our leader will surely be pleased. Come on, bring all this stuff back to the hideout. No chyba żartujecie. Ah, damn. What the hell just happened? Looks like some helpful townsfolk decided to lighten your load for you. Without the pesky hassle of asking you first, of course. Shit, they stole the chemicals. I'm gonna need to get those back. Where could they have gone to? I think they mentioned something about a hideout. It doesn't take a genius to guess where you'll be headed next. Gotta get that syringe back if I want to have any hope of curing Champ. Let's see. It looks like this is the hideout they went to. Uwielbiam to, że tajna kryjówka bandytów jest zaznaczona po prostu na mapie miasta. No dobra. Czyli będzie trzeba udać się odzyskać ten lek, no i jeszcze trzeba będzie udać się na karaoke. Dobra, moi drodzy, ale myślę, że tym już zajmiemy się w kolejnym odcinku.
Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku z Postal 2 Paradise Lost. Na razie.